Siema, siema telewidzu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z oglądania paradokumentu Szkoła. Jak widzicie, mam dzisiaj koszulkę Iron Maiden i nie jest to przypadek, ponieważ w tym odcinku pojawi się wątek metalowy ponownie. Oraz doszły mnie słuchy, że będzie tam Elanowik, czyli nasza podrabiana Lexi, którą prawdopodobnie pamiętacie. Także moi drodzy, nie przeciągając, jestem bardzo podekscytowany. Szkoła, odcinek 437, let's go! Kuba Grzesiak i Mirek Rosiński z licealnej pierwszej C razem z dziewczyną Mirka Roxaną Wilczak z pierwszej A wspólnie sprzedają w internecie biżuterię, którą własnoręcznie robi Roxana. O, to taki jest origin story Young Leosi, rozumiem. Zaczynała od tego, że sprzedawała biżuterię w szkole. I had no fucking idea. No ale ja będę potrzebowała z 2-3 dni, żeby to wszystko zrobić. No słuchaj, ja i tak po nocach siedzę i robię tą biżuterię. No jeszcze muszę się uczyć, chodzić na korki, ja już nie wyrabiam. Po nocach miksuję ten hip-hop. Okej, przepraszam. Zawsze jak ona się będzie pojawiała, to będę miała w głowie młodą Leokadię. No przepraszam. No kurde, taka była umowa. Wy robicie biżuterię, ja ogarniam zamówienia, no bez jaj. No Mirek obiecał, że mi pomoże, jak zwykle o tym zapomniał. No jak widać, o naszym spotkaniu też zapomniał. Weź 3 razy mu na fejsie pisałem. Nie gadajmy o nim, bo tylko się zdenerwuję. Dobra, słuchaj, ja po prostu napiszę do tych ludzi, którzy składali zamówienia, że będą troszkę później. No, tak robi każdy sklep skamerski. Przepraszamy pana, że pana zamówienia nie ma od pół roku. To nie jest tak, że pana oskamowaliśmy, po prostu przesunęło się. No proszę poczekać, kiedyś dojdzie. Na kolejne święta, może. Będziesz miała czas, żeby to zrobić. Siema! No super, nie? Cześć, kochanie. O! Jezu, to był najzimniejszy łokieć, jaki widziałem w życiu. To naprawdę jest jej chłopak. Wyczają na cię świetną aukcję. Kolej sprzedawał pierwsze wydanie mojego ulubionego komiksu, Roxana. Słyszysz to? Pierwsze wydanie. Najlepsze jest to, że udało mi się go kupić. Nie mogę uwierzyć. Cudownie. Ja wiem, nie jest łatwo być nerdem, no. Ten Kapitan Ameryka 421 z 65 roku, no... Biały kruk. Trzeba było zostawić swoją matkę za niego, no ale mogłaby chociaż spróbować zrozumieć. Te komiksy są warte to jest inwestycja. Nie chciałem wkurzyć Kuby i Roxany, ale oni też trochę przesadzają. No fajnie, że biznes się kręci, ale kurde no, to nie jest sprawa życia lub śmierci. Nie, sprawa życia i śmierci jest twój komiks o kurwa Kapitanie Ameryce w tym wypadku. Kuba ma dość lekceważącego stosunku Mirka do ich wspólnego biznesu. Dobrze, zaczynamy lekcję. Dziewczyny, gdzie są wasze zeszyty książki? No, raz, dwa. Nie kumam, czemu Roxana się tak na mnie wkurzyła. Przecież dobrze wie, że lubię komiksy. Człowieku, ona się nie na to wkurzyła, ja zresztą też. To co wam chodzi? Rozluźniliby się te spięte poślady. Tak, o co nam chodzi, człowieku? My z Roxaną robimy wszystko, żeby ten biznes miał ręce i nogi, jak masz to w dupie. Kurde, zachowuj się jakby to jakaś korporacja, to jest tylko mały biznes na boku. No ty nie rozumiesz, trzeba myśleć jak rekin. Co z tego, że to jest mały biznes? Kiedyś będzie wielką korporacją. Co ty myślisz, że jak Apple zaczynało w jakimś wieżowcu w San Francisco? Nie! W piwnicy dwóch ziomeczków, Steve Wozniak i Steve Jobs. Znaczy potem jeden trochę wychył drugiego i tak... nieważne, ale to kiedyś będzie wielka korporacja robiąca biżuterię rękami tej Leosi. Mirek to mój najlepszy kupel. Ale czasem naprawdę mam ochotę strzelić go w łeb. Nie dość, że nie pomaga mi Roxanie, to jeszcze zachowuje się, jakbyśmy to my źle robili. Naprawdę mam już go powoli dosyć. A to po co jest wspólnikiem? My w moim liceum mieliśmy takie coś jak mikroprzedsiębiorstwo. To tam były dni przedsiębiorczości, że nieważne. W każdym razie można było z ziomeczkami założyć biznes tam na skalę szkolną i sobie tam spróbować coś rozkręcić. Były różne pomysły. Ktoś zrobił herbaciarnię, ktoś zrobił jakieś tam inne produkty. My z ziomeczkami chcieliśmy sprzedać koszulki. Spletowaliśmy. Ale nie ma znaczenia. Wszyscy włożyliśmy tyle samo pieniędzy i wszyscy straciliśmy tyle samo pieniędzy. Więc każdy tak naprawdę zaangażował się w takim samym stopniu. No tam może ktoś trochę bardziej ogarniał to czy coś, ale ogólnie każdy był zaangażowany. Dlaczego wzięliście tego szkodnika, skoro on nic nie robi? No chyba, że to Leosia no, tam bardzo chciała. Nieistotne. Roxana też ma już dość zachowania Mirka. Bardzo podoba jej się za to postawa Kuby, który jest dużo bardziej odpowiedzialny od swojego kolegi. Normalne poczynania w szkole. Typiara sobie tam, nie wiem, robi siku, robi kupę, no i dostaje konfetti z nieba, dlaczego nie? Ale skąd miały ten papier? W szkole nie ma papieru. No gdyby nie Kuba, to cały nasz interes poszedłby od razu na dno, tylko na niego mogę liczyć. No jest naprawdę kochany. Kochany? No nieźle. No tak, ale co w tym złego? No nic, tylko ciągle o nim nawijasz, jak on jest super w ogóle. No bo jest, no i co z tego? No brzmi jakby się w nim zabujała. Co? Nie zabujałam cię, Kubie, nam chłopaka! No. Tak potraktowasz tego chłopaka, jakby nie był twoim chłopakiem, a z tym drugim siedzisz, kręcisz te biznesy, siedzicie razem, lepicie ten hip-hop, więc no nie, no wydaje mi się, że jednak serce nie sługa. Myślę, że jednak kolega od biznesu to jest bardziej przyszłościowa partia niż chłopot komiksów. Nie, nie zabujałam się w Kubie, nie i ty! Nie! Nie zabujałam się w Kubie, nie! Jasne, skoro tak mówisz, to ja nic więcej nie pytam. O nie, nie zabujałam się.
Znaczy, zakładasz się w tym kiblu i już nie ma rozmowy, już koniec rozmowy, tak? Nie jest tak, że się wtedy mówi, nie mam ochoty o tym rozmawiać, zostaw, daj mi spokój, albo nie wiem, wyjść z pomieszczenia. Zakładasz się w kiblu. Chociaż rzeczywiście on ostatnio mi się wydaje taki fajny i w sumie to nawet przystojny. No ja nie mogę, to z najlepszym kolegą Mirka, ja się nie mogę w nim zakochać. Oh, it's too late now. Już jesteś zabujana, już jesteś w jego sidłach. Już będziesz robić tą biżuterię do końca życia. Ela Nowik z licealnej trzeciej A chce zostać gwiazdą. Ponieważ wcześniejsze próby zrobienia kariery w showbiznesie jej się nie udały, Ela ma nowy pomysł na siebie. Postanowiła zostać piosenkarką Disco Polo. Disco Polo! No nie udało jej się być czarnoskórą raperką, tak? No problem polegał na tym, że nie umiała rapować i nie miała czarnej skóry. Ja myślę, że gdyby szkoła była trochę bardziej na czasie, to ona chciałaby zostać gwiazdą K-popu. I wiecie, dokąd to zmierza. No i cóż, Disco Polo. Przynajmniej nie będzie żadnego pasywnego rasizmu tutaj stosowała. Miłosny kanibal? Ej, świetny tytuł, no nie? Od razu tak wpada. Boże, ale co to jest? Czekaj. Kiedy zjawił się głód miłości, zjawił się i ty spojrzałeś na mnie bardzo spragniony. Poczułam się jak Queen. Jezus, Ela. Świetny, prawda? No dobry tekst. Nie wiem, słyszeliście jakieś piosenkę Disco Polo? To mniej więcej taki jest jej poziom, albo nawet niższy. Para, pa, para. Nadaje się idealnie. Nie mogła być czarnoskórą raperką, niech będzie białoskórą kobietą z Enkiem Martyniukiem. Wszyscy szczęśliwi. Muszę to jeszcze tylko jakoś nagrać. Aha, i ty zamierzasz to zaśpiewać? No chyba po to napisałam, no nie? Jezus, Elcio, no ale już się kiedyś brałeś za karierę wokalną i wiesz, że nie najlepiej to wyszło. Przestań. Dobra, wiem, że może nie jestem jakąś Beyoncé, ale słuchaj, ja już to rozkminiłam. W takim zwykłym śpiewaniu może nie idzie mi najlepiej, ale to będzie piosenka Disco Polo, rozumiesz? No więc jak piosenka Disco Polo, to nie trzeba śpiewać. Stara, da się autotune, da się jakieś tam cymbałki, czy co się tam dzieje. Będą jakieś stroboskopy, półnagie lasie, wezmę jakiegoś Shadowmana, to się samo zrobi. To jest Disco Polo, panie. Nikt tego na trzeźwo nie słucha. Tylko muszę jakąś muzykę do tej piosenki skleić, no a sama sobie z tym nie poradzę. Wiesz, że napisz jakieś ogłoszenie w necie, na pewno ktoś się znajdzie. Nie, bo to będzie tak długo trwało, a ja to muszę mieć na już, rozumiesz? No i myślałam, że może napisałabym do Wacka. Do mojego byłego? Tego kretyna? O Jezu, do jej byłego! Co to za pomysł? Masz swoją przyjaciółkę, ona zwiewa z chłopakiem, uważa go za strasznego kutasa i jesteś tak, słuchaj, może napisałabym do swojego byłego chłopaka, żeby... Co ona ci ma powiedzieć? Jasne, go ahead. Pisz do Wacka, zapytaj go, czy nie chciałby może trójkącika od... Ja wiem, że masz do niego uraz potem, co się między wami stało, ale no to jest jedyny muzyk, jakiego znam. No i wiesz, ja w sumie uważam, że Wacek jest całkiem spoko. A ty ziomeczki od hip-hopu już skończyły szkołę. Co, oni by nie chcieli z nim mieć nic wspólnego, nie? Wacek ci na pewno nie pomoże. Po pierwsze, to kretyn. A po drugie jest metalem, więc nie będzie nagrywał żadnych piosenek Disco Polo. Po pierwsze to kretyn, po drugie jest metalem, więc basically kretynem. Ja jestem metalem, także tak, ja jestem kretynem. Jeśli ktoś ma być przedstawicielem metali, ja jestem kretynem, tak. Jasne, że mogłabym znaleźć jakiegoś muzyka przez net, no ale po co, skoro jeden chodzi ze mną do klasy. Może i Wacek jest metalem, ale jest też w porządku i na pewno go przekonam. A jak już będę miała swój kawałek, to wrzucę go do sieci i w końcu będę sławna. Wyobraźcie sobie, chłop spotyka się ze swoimi ziomeczkami w jakimś podziemnym garażu, mają jakieś perkusje i gitary odzyskane z łomowiska, grają ten mroczny black metal o trupach, zabijaniu i tam, nie wiem, szatan, pożoga, cokolwiek. Nagle przychodzi ona i jest like, uuu, kanibal miłości. Czy w sumie... Kanibal miłości? No jest to tak troszeczkę drapieżne, tak? Kanibalizm, to metale mogliby o tym śpiewać. Wacek Mroziński z licealnej trzeciej A jest wokalistą w zespole metalowym. I ty mój perfekcjonistą. No to było miłe. Tylko miłe? Słuchaj, ty nie rozumiesz. Musisz mieć usta zimne jak trup, a paznokcie zakrwawione. Wtedy będę się jarał. Niku, tylko sobie żartuję, wiesz? A trochę śmiechu jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. Ty ostatnio taki trochę poważny jesteś. Wiem, przepraszam, po prostu chcę, żeby nasza nowa płyta brzmiała jak najlepiej. No, naprawdę przydałoby nam się nowe studio nagraniowe. No, chcę, żeby brzmiała jak najlepiej, no. Ja wiem, mamy tylko ten mikrofon z Biedronki za 10 zł, ale już trochę wyklejamy tymi jajkami te studio. Kupiłem wersję Pro Audacity. O, siema. Sorry, że przeszkadzam, ale muszę pogadać z Wackiem. Aha. Poczekaj, Misiu, no spoko, a o co chodzi? No mam pewną sprawę do ciebie, ale to może nie przyjdzie, chodź. Nie przyjdzie, dziewczynie? I od razu jest podejrzane, mogłem powiedzieć, ej Wacek, chcesz może Disco Polo zrobić? Tak, nie, nie? Dobra, no to idę dalej. Wacek lubi Elę, która jest jego dobrą koleżanką. Nie przepada jednak za muzyką Disco Polo, która jego zdaniem jest żenująca. No... Kto by pomyślał, że ktokolwiek na świecie uważa muzykę Disco Polo za żenującą? To nie jest tak, że jestem jakimś elitarystą muzycznym. Ja słucham metalu, K-popu i muzyki elektronicznej. To kim ja, jak ja mam prawa, żeby się wypowiadać? Ale umówmy się, Disco Polo to nie jest jakaś najbardziej ambitna muzyka na świecie, tak? Nie trzeba przez lata uczyć się grać na gitarze, żeby robić Disco Polo. Nie mówię, że można być absolutnym beztalenciem, chociaż niektórzy trochę zaprzeczają temu, co właśnie powiedziałem.
Tak czy inaczej, nie udawajmy, że disco polo to jest coś, co ktokolwiek uważa za świętość. Co ty gadasz, że pisałaś metalowy kawałek? No tak, nie zupełnie. To jaki? I co z tym takiego śmiesznego? No nic, po prostu to nie są takie trochę twoje klimaty, ale naprawdę musisz mi pomóc, nie, proszę cię. Nie moje klimaty, to znaczy co? Muzyka poważna? A metal to nie jest muzyka poważna dla ciebie? Ty jaja sobie robisz z szatana, ty bękarcie, diabła, ty... Disco polo? Co, ciebie co tak bawi? Za niskie loty jak dla ciebie? No jasne, przecież to jest syf. Ej, ale tak abstrahując, co jej do łba strzeliło, że metalowy muzyk, chłop, który zna gitarę, mikrofon, perkusję, bas, będzie w stanie zrobić cokolwiek z disco polo, gdzie ta muzyka jest tworzona głównie elektronicznie? What the fuck, Ela? To już twój pomysł z bycia czarnoskórą miał troszeczkę więcej chyba rąk i nóg. Dobra, rozumiem, że to nie są twoje klimaty, nie czujesz tej muzy, ale gdybyś chciał, to naprawdę byś mi napisał ale tą muzę. Ale czemu ja akurat? Bo jesteś muzykiem i świetnie ogarniasz ten temat. Zresztą, Boże, co to jest za różnica, metal czy disco polo? No. Co to jest za różnica fotografia czy obraz? Co to jest za różnica kuchnia chińska, indyjska? Tak żyjesz. Nie przejmuj się, Raka. Widzisz, mówiłam ci, że na Wacka nie można liczyć. Dobra, weź się nie wtrącaj, okej? Okay? Co, prawda w oczy kolejne? Ale cię o pomoc proszę, ty to masz gdzieś. Trochę słabe, ale w sumie to się nie dziwię. A to przypadkiem nie ty udawałaś, że śmiertelnie chorobę, żeby nie mógł pojechać z Pierwsze ta była. Czemu ona tam jest? Ona tylko zaogni tą sytuację. Nie ma strategicznego powodu, żeby tam była. Po drugie, w ten sposób go przekonają, wjeżdżając mu, że nie jest dobrym kolegą i on od razu zostanie tym zdrajcą metalu. Zdrajca metalu! Full disclosure, nie jestem fanem zespołu Nocny Kochanek, ale akurat tutaj mi to pasowało. Dobra, Wacek, rozumiem, trudno, znajdę sobie kogoś innego. Nie, dobra, wiesz co, napiszę ci ten kawałek. Naprawdę? Mówisz poważnie? Tak, będziesz go miała na następnym przerwie. Wow, dziękuję ci bardzo, to chodź, to ja ci pokażę teraz ten tekst. Dobra, wyślij mi go, ja już muszę lecieć. Aha, dobra, no to cześć, widzimy się później. Na razie. Słuchaj, no co za dupek, no, zgodził się tylko właśnie dlatego, żeby mi na złość zrobić. Nie, mi jesteś kochany, dziękuję ci za to. Jak Ela chce grać disco polo, to jest jej sprawa. Zrobię jej tą muzę, bo to przecież nie jest nic skomplikowanego. Dam jakiś prosty beat, jakąś chamską melodykę i będzie disco polo jak się patrzy. That's right, ale żeby to wiedzieć, musi znać disco polo, zna swojego przeciwnika. Roxana ma wrażenie, że już nie kocha swojego chłopaka. Dziewczynie coraz bardziej podoba się za to najlepszy kolega Mirka, Kuba. Zajebiste zakupy zrobiła. To ona poszła do sklepiku szkolnego, czy traktuje to jak jakiś spożywczak osiedlowy? Jakieś bułki na parze, czekolada i woda? Zostawiła tam majątek. Wiecie, jakie marże mają panie w szkole w sklepikach? Dobra, a może pójdziemy gdzieś po szkole? Zastanawiam się tylko, czy go przeczytać, bo ja chcę go drogo odsprzedać. A, to są takie ciasteczka, rozumiem. Ale to nie zmienia faktu, że no, Young Leo Academy ma troszeczkę wyjebane w swojego chłopaka komiksarza. Szkoda. Liczyłem na to, że jednak Leo się ma w głowie coś więcej niż tylko hip-hop i jaranie blantów. Dobra, pójdźmy gdzieś po szkole może, okej? Jasne, nie ma problemu, tylko gdzie? No nie wiem, na jakieś lody albo coś, po prostu spędźmy razem czas. Przecież teraz spędzamy. Ale szkoła się nie liczy, jak nie jesteśmy w szkole, to robimy biżuterię, no nie mówiąc już o nauce. Dlatego ja do tego biznesu podchodzę na luzie, nie to co wy. Dobra, nie rozmawiajmy teraz o tym. No po prostu chodźmy gdzieś po szkole, chcesz, żebyśmy się super bawili tak jak dawniej. Wiem, pójdźmy na jakiś fajny film. Jasne, nie ma problemu, tylko wiesz, za ten film zapłacisz ty. Co? Rzucaj go w p***u, jeśli gość nie jest w stanie wydać na film z tobą 20 zł, a jest w stanie kupić jakiś niesamowity komiks sprzed 30 lat za miliony pieniędzy. Nie, rzucaj go, on się nie nadaje. Bierz tego drugiego, tamten przynajmniej ma jakąś smykałkę do biznesu, tak? Z nim nie umrzesz, nie będziesz głodowała. No bo wiesz, tak jakby się spłukałem na ten komiks. Wydałeś całą kasę na jakiś głupi komiks, którego nawet nie zamierzasz przeczytać? Jaki głupi, co ty mu... popatrz! No nie, no jak ja mam się teraz nie denerwować, mnie kiedy ty mnie traktujesz poważnie? Ani naszej firmy, ani nas, no ile ty masz lat? Zachowuję się, jakbyśmy ciągle byli w gimnazjum. Skończyliśmy gimnazjum 3 miesiące temu. Dorośli! Roxana chyba jeszcze nigdy się tak na mnie nie wkurzyła. Muszę to jakoś naprawić. Skoro takiej zależy na tym wyjściu, to jakoś załatwię tą kasę. Sprzedam ten komiks. Stracę na tym 300%. Jaki problem? Moja dziewczyna biznesmenka na pewno doceni mój zmysł biznesu. Mirek chce przeprosić Roxanę i zaprosić ją na randkę. Potrzebne na to pieniądze postanawia pożyczyć od swojego najlepszego kolegi. Kuba jest jednak od rana zły na Mirka. No, ja się nie dziwię, no ten Robert Pattinson, no to też. On siedzi tam, wyrywa sobie włosy z głowy, jest like, jak mam ten biznes naprawić? A Mirek jest like, no, siemano, kupiłem komiks, daj pieniądze. Straszny pasożyt, po cholerę on im jest, oni byliby szczęśliwi we dwójkę. Proszę cię, to jest sprawa życia i śmierci. Chodzi o mnie i Roxanę. Chciałaś do kina na jakieś filmy, rozumiesz? Nie mam kasy. No to jesteś sobie sam winien, widzisz. Dobra. Dzięki wielkie, poradzę sobie bez ciebie. No i zajebiście. No i zajebiście. No dokładnie, no on stracił te pieniądze, niech on sobie poradzi. Pożyczanie pieniędzy to też nie jest dobry sposób. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Jeśli tym bardziej w szkole, tam ludzie nie mają skrupułów, naślą na ciebie jakichś tutaj ludzi ściągających długi za 10 zł. A weź, pokłóciłem się z Mirkiem już drugi raz dziś. Ojej, ja też się z nim ostatnio słabo dogaduję. Ja nie wiem, co ten człowiek ma w głowie, no kurde.
Jesteśmy w pierwszej klasie liceum, ale czasem trzeba coś ogarnąć, żeby móc potem wyluzować. No dokładnie, on przegina w drugą stronę. No tak. Wiesz co, Mirek zachowuje się ciągle jak dzieciak. Za to ty jesteś prawdziwym facetem. Och, połączyła ich nienawiść do Mirka, bo to taki bachor. A oni mają ten biznes i są tacy medialni i... Mirek nie pasuje, trzeba Mirka skrócić. Ja proponuję skrytobójców. Tak myślisz? No jasne, tylko na ciebie mogę liczyć. No, dla Mirka czują się tylko jakieś głupie komiksy. No dobra, nie przesadzaj zresztą. Proszę cię, no ja chciałabym mieć kogoś, kto ma... Ej, dobra. Zwariowałaś? Przecież Mirek to jest mój najlepszy kumpel, no... Ale Kuba, ja nie chcę nie. Czyli ona wychodzi z założenia, że jak się pokłócili dwa razy, to on od razu rzuci wszystko i tego najlepszego kumpla pod tory, nie ma problemu. Znaczy, tak mówiąc to, że wrzuci go pod tory, doszedłem do wniosku, że już były w szkole takie sytuacje. Często z Ewą Karasiewicz w roli głównej. Roxana chce rzucić Mirka dla mnie? Przecież to jest jakaś masakra, on mnie zabije. No chociaż ona w sumie też mi się trochę podoba. No zawsze zazdrościłem Mirkowi, że z nią jest. Ale to jest mój najlepszy kumpel, no przecież to by była zdrada! No słuchaj, wiesz co mówią bros before hoes, ale w tym wypadku twój bro jest trochę... No, musisz przyznać, odstaję od was. Co ty mówisz, no to puszczaj! Co? Fajny? Podoba się? Ej, mega, naprawdę to jest genialne! To prawda, brzmi jak każda piosenka Disco Polo. Uważam, że Wacek jest geniuszem. Jeśli on potrafił z niczego stworzyć to, tam, nie wiem, na jednej przerwie, będąc metalem... Szapoba, panie Wacławie, szapoba. Pożryj mnie, miłosny kanibalu. Twe usta są mą bramą do raju. Twe oczy pełne. Ej, uwielbiam to! Ona naprawdę sobie dobrze radzi. Mam wrażenie, że w Disco Polo te dziewczyny często robią taki jakiś taki głosem. Ona robi to samo! She's so good! Jest naturalna w tym! Ela, i po co ci był ten rap? Jesteś idealna na Disco Polo! Nie no, ja to kupuję. Ja chciałbym, żeby zagrała kiedyś na weselu kogoś, kogo nie lubię. Przepraszam, a to co się dzieje? Nic, wiesz co, Ela się tego wydurniała. No właśnie widzę, że się wydurniała. No, wiesz co, fajnie się uśmiałem. Chodźmy, się idziemy. Fajnie się uśmiałem, no. Fajnie się uśmiałem stojąc z kamienną miną, wyglądając jak skazaniec. Fajnie się uśmiałem. Przecież jakby Magda się połapała, że ja robię Disco Polo, chyba by mnie zabiła. Ona jest zagorzałą metalową i nigdy nie wybaczyłaby mi czegoś takiego. Oj, widzisz, ona jest prawdziwa. Ona podpisała krwią ten cyrograf, który każdy metal podpisuje w momencie, kiedy pierwszy raz odpala sobie burzum. Nie to co ty, Patałachu, ty to pewnie Limp Bizkit za metal uważasz, tfu. Najważniejsze, że masz już tą swoją piosenkę. No właśnie nie do końca, bo miałam nagrywać jeszcze wokal i to wszystko jakoś połączyć z muzą i Wacek miał mi w tym pomóc. No a najwidoczniej zostałam z tym sama. A czyli ona się chce kompletnie tym Wackiem wysłużyć, że nie dość, że zrobił jej całą piosenkę, zrobił linię melodyczną, to jeszcze, no tak, no ma być producentem, rozumiem. Ale no co on z tego będzie miał? Czy oni podpisali jakąś umowę? Czy on będzie dostawał jakieś tantiema, jakąś część wynagrodzeń? Obawiam się, że ona chce zrobić naszego kolegę Wacława na szaro. Wiem, że z Wackiem stworzylibyśmy super duet Disco Polo. On naprawdę czuje tą muzę, nawet jeżeli nie chce się do tego przyznać. Ale Marlena ma rację. Nie mogę z nim współpracować, jeżeli on nie traktuje mnie poważnie. No cóż, może Wacław jest kolejnym przykładem metala z tej szkoły, już był taki, który tylko udaje, że lubi metal po to, żeby dziewczyna się w nim zakochała. No, ten troszkę skuteczniej to zrobił, ale może jest w nim ta dusza. Dusza diskopolowca, ta dusza, która chciałaby zatrząsnąć tłumami na dyskotece, gdzieś w remizie. Słuchaj, bardzo, bardzo cię przepraszam, nie chciałem zrobić przykrości, ja po prostu nie cierpię Disco Polo. No ale kumam, że dla ciebie to jest ważne. To dlaczego się tak zachowałeś? Co, przez Magdę? Tak, ona jest zagorzałą metalową. Przecież jakby się dowiedziała, że ja gram Disco Polo, to by mnie chyba zabiła. Mogłam się tego domyśleć, wiesz? Marlena cały czas uważa, że jesteś dupkiem. Ale ja w sumie nie mam nic do ciebie i jest okej. Okay. Czyli co, czyli między nami wszystko w porządku? Tak, naprawdę. Tylko wiesz, no jeszcze potrzebuję tej twojej pomocy. Bo ja muszę nagrać ten wokal i musimy to z muzą jakoś skleić, żeby to nareszcie jakoś brzmiało. Dobra, to wpadnie do mnie wieczorem, bo pokminimy. Co ty mówisz? Dziękuję. A co twoja dziewczyna w ogóle na to? Ona się ma nie dowiedzieć, rozumiesz? Proszę cię, nie mów nikomu, obiecaj mi to. Ale Marlena wie. Niestety jego była wie, więc ta obecna dziewczyna też się jakoś dowie i będą dymy. Dobra, to poza Marleną już nikt ma o tym nie wiedzieć, dobrze? Dobra, obiecuję ci, masz moje słowo, nikt o tym nie będzie wiedział, tylko proszę cię, pomóż mi. Dobra, spoko. Dobra, to dzięki, to ja lecę teraz. Na razie. No więc teraz musiałaby założyć taką obrożę niewolnika na tą Marlenę, albo jeszcze lepiej taką klatkę na twarz, żeby ona nigdy nie mogła tego powiedzieć, bo ja bym za tą Marlenę nie ręczył. Ni ręką, ni nogą, ni palcem, ni dobrym słowem. Kuba jest zdenerwowany po tym, jak dziewczyna jego najlepszego kolegi powiedziała mu, że chce być z nim, a nie z Mirkiem. Kuba nie wie, co robić. Z jednej strony nie chce zdradzić przyjaciela, ale z drugiej zdał sobie sprawę, że Roxana też bardzo mu się podoba. Uwielbiam to, że nauczyciel tam był, chłop wszedł pierdolą tym krzesłem. Cały świat się nie liczy, cały świat nie istnieje. Ważne są tylko emocje, które trzeba wyrazić na filmie.
Widzę, że o coś ci chodzi, ale może mogę ci jakoś pomóc. Raczej nie, nie naprawdę. Sam to muszę z nią załatwić. A, z nią, tak? Chodzi o jakąś dziewczynę, tak? No tak, ale nawet nie moją. To znaczy? Nie rozumiem? Słuchaj, jeśli nie jest twoja, no to patrz się przejmować. Słuchaj, ja żyję w ten sposób od 30 lat i nie narzekam. Nie no, to jest bardzo miłe, że chcesz pomóc swojemu najlepszemu koledze, ale obawiam się, że nic tu po tobie. Tak, jeżeli Roxana chce zostawić Mirka, ponieważ on jest za mało odpowiedzialny, to tylko Mirek może pomóc, odrobinę się zmieniając, nie? No tak. No, pan ma rację, dobra, dziękuję bardzo za radę. Ach, ta młodzież i miłosne sprawunki. Ach. Pora się napić. Mirek musi stać się bardziej odpowiedzialny i ja zrobię tak, żeby był. A jak Roxana zobaczy, że Mirek się zmienił, to na pewno znowu się w nim zakocha, a o mnie zapomni. Ale to nie jest tak, że ty też powiedziałeś, że ona ci się trochę podoba? Ja rozumiem, ty teraz masz ten mindset, że trochę przyjaciel, a trochę ona, ale no mi się wydaje, że ty już trochę sam w głowie sobie przyklepałeś, że jednak chciałbyś z nią być. Kuba chce sprawić, żeby Mirek wydoroślał. Zamierza poprosić kolegę, aby przejął część jego obowiązków związanych ze sprzedażą biżuterii. Nie, chłopie! Nie, to jest tak głupie! Weź jakiegoś chomika z sali biologicznej, on się tym lepiej zajmie. Ten chłop weźmie te wszystkie wasze zyski i wyda na komiksy. To jest najgorsza osoba. Naprawdę, małpa rzucając rzutki lepiej by sobie poradziła niż on. Co było, to było, tak? Słuchaj, pogadamy, ja mam cię ważną sprawę. Jeśli chcesz, żeby wydorosnął, weź go na prostytutki. Ojciec postaci Sebastiana Kowalczyka z Trudnych Spraw. Approved. Przecież... Chociaż z wysyłką zamówień byś pomógł? Przecież tobie tak świetnie idzie. Ja i tak ogarniam stronę internetową, jeszcze pomagam Roxanie w kolsiku. Stary, nie pomagasz Roxanie. A zajęcie się stroną internetową to 30 minut dziennie. No właśnie. Czyli krótko mówiąc, nie pomożesz? Nie to, że nie pomogę. Tylko dla dobra firmy będzie lepiej, jak dalej będziemy robili to, co robimy. Ty jesteś tym świetny, a ja i tak tego nie potrafię. Ej, w sumie... Okej, okay. Muszę przyznać, okularnik mnie tutaj zaskoczył pozytywnie. Nie spodziewałem się tak mądrej wypowiedzi z jego strony, ale dosłownie powiedział prawdę. Ty jesteś dobry w tym, co robisz, ja jestem dobry w tym, co robię, róbmy to dalej. Jeśli nagle chcesz zrobić tą roszadę, no to proszę bardzo, podpalaj swoje włości. Dobra, widzę, że samym gadaniem nic tutaj nie wskuram. Będę musiał zastosować terapię szokową. Zmuszę Mirka, żeby stał się bardziej odpowiedzialny i jeszcze mi za to podziękuję. Pobijesz go? Nie wiem, wyślesz do szpitala jego rodzinę, żeby musiał sam się utrzymać? Jaki jest twój plan? Boję się ciebie, chłopie. Kuba postanawia wycofać się z biznesu, który prowadzi razem z Mirkiem i Roxaną. Liczy, że dzięki temu Mirek stanie się bardziej odpowiedzialny. Jezus Maria, chłop rujnuje swoje życie i olewa zupełnie swoje i hobby, i pasje, i coś, co jest chyba dla niego przyszłościowe, po to, żeby kolega wydoroślał? Nie, no cała ta trójka jest równie spierdolona. W ogóle dlaczego tamta typiara, skoro już nie kocha tego swojego chłopaka, dalej się z nim buja? Dlaczego jeszcze z nim nie zerwała? Wszystko byłoby tak bardzo łatwiejsze. Chodźcie, prowadźcie firmę sami. Co? Hello. No chyba żartujesz. Nie, nie żartuję. Stary, ale... Czekaj, jeżeli chodzi o naszą rozmowę wcześniej... Nie chodzi o to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Po prostu znudziło mi się latanie na pocztę z paczkami i wysyłanie maili. Tu masz kartkę z rzeczami, które trzeba zrobić najpierw, reszta poleci. Pa! Co? Chyba bez ciebie sobie nie poradzimy, co ty robisz? Poradźcie sobie, słuchaj. Chciałaś, żeby Mirek stał się bardziej odpowiedzialny? Teraz taki będzie. Teraz Mirek będzie mną. Komu to pomaga? No nikomu. Po prostu Mirek teraz będzie mną, tylko gorszym. Nie mogę pozwolić na to, żeby Roxana rzuciła Mirka, bo ja jej się bardziej podobam. Mirek teraz na pewno się zmieni i stanie się bardziej odpowiedzialny. No lubiłem pracę w naszej firmie, ale tylko tak mogę uratować związek Mirka i Roxany. Śmieszy mnie, gdyby w prawdziwych korporacjach tak było, że są trzy osoby na tym samym stanowisku i jedna jest like, nie, żeby awansowała Ela, ja muszę odejść. Stary, w korporacjach ten Mirek by cię tysiąc razy zaciukał, albo ty jego, albo nie wiem, Ela by przeskoczyła was obydwu i stała się waszą szefową i was zwolniła. Nie. Ej, jesteś normalni? Możecie wyłączyć to gówno? Nie mogę, to jest wolny kraj. Nie, taka muzyka powinna być zakazana. Powinien Terion wybrzmiewać w tych korytarzach. Nie, lepiej, co jest najbardziej mroczne i obskurne, co tylko można. Daj jakiś grindcore, pójdź grindcore, fajnie będzie wtedy. Ten kawałek jest tak zły, że aż zajebisty. No, na dobra, pewno. Dobra, Ole, to chodź, idziemy. Ja nie mogę. Pożryj mnie, miłosny kanibalu. A to naprawdę tak działa? Pamiętam, chyba z 10 lat temu był ten zespół Weekend i miał kawałek Ona tańczy dla mnie i wszyscy w ten sam sposób się do tego bawili. Byli like, to jest tak chujowe, że aż dobre. W sensie, ja nigdy nie słyszałem tego kawałka, jakby co. Nie, ja nigdy, bracia metalowi, nie bijcie. Ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby słuchać takiego syfu. No, masakra. Wacek jest przerażony tym, że piosenka, którą nagrał wspólnie z Elą Nowik, może stać się popularna. Ale to tak zwiralowało, że cała szkoła się do tego bawi, czyli to pójdzie dalej. Ta dziewczyna Wacka, gdyby miała jakiekolwiek klepki, które jej pozostały, powinna w tym momencie się cieszyć jego szczęściem. Wacek powinien już liczyć pieniądze. Wiecie, ile się na tym zarabia? Chyba dużo, w sumie nie wiem. Ale jeśli mamy tutaj jakiegoś muzykę disco polo, to daj znać, ile się na tym zarabia. Na pewno więcej niż siedząc na dupie w szkole albo grając na elektryku w garażu. I to się dzieje na moich oczach, rozumiesz? To zaraz cała szkoła zacznie tego słuchać. Nawet tak nie mógł. Nie wiem, od takich downów to są gorsi tylko ludzie, którzy się biorą za produkcję czegoś takiego.
Ależ niepoprawne. I jeszcze przy okazji jego zwyzywała przede wszystkim. Gdyby ona wiedziała, ależ tajemnica się zagęszcza, moi drodzy. No nie wiem, to powinno być zakazane, nie? Zgadzam się. No, powinna jeszcze powiedzieć, że jeśli by się w ogóle okazało, że ten producent udaje, że słucha metalu, a potajemnie robi discopolo, to za jaja powiesić gdzieś na zamku i puścić byki. Ale mam w ogóle takie dziwne wrażenie, że ja to słyszałam gdzieś. Niemożliwe, przecież wszystkie te piosenki są takie same. To nie jest tak, że powinna już z głosu poznać tą Elę, jeśli chodzą razem do szkoły, chociaż z drugiej strony tam jest pewnie tyle autotuna. Ej, moment, ja wiem, gdzie ja to słyszałam. Elka w radiowej źle ci to śpiewała, pamiętasz wtedy, co ten? Nie wiem, no wiesz, nie słuchałem jej, no, mówiłem ci przecież, że się wygórniała. I wiesz, no, ja to dobra. Ej, ale Elanowi? No? No przecież to jej kawałek. No wiesz co, ona wrzuciła na Face'a, że to jest jej nowy kawałek nowego zespołu Disco Polo, patrz. Ela i Janusz. Tak. Janusz. Ela napisała, że to jest nazwa zespołu, że ona się zajmuje wokalem, a ten Janusz jest od muzyki. Dobrze, sneaky. Myślałem, że będzie na tyle głupia, że zrobi po prostu Ela i Wacek. Ten Wacek z trzeciej B, który lubi metal. Nie, na szczęście zrobiła kryptonim. Wiesz co, ja myślę, że jak się robi disco polo, to trzeba mieć na imię Janusz. I Wacek, ty w ogóle wiedziałeś, że Elka Nowik to ma jakiś swój zespół disco polo? Jasne, że nie. Ej, wiesz co, dobra, ja muszę lecieć, na razie. Totalnie jesteś niepodejrzany, Wacławie, Januszu. Ciekawe, czy sam wymyślił, że będzie Januszem. Czy ty wiesz, że wszyscy słuchają tego twojego kawałka? No właśnie, fajnie, nie? Tylko nie mojego, ale naszego. No właśnie, dlaczego ty go w ogóle podpisałaś Ela i Janusz? Przecież nikt nie wiedzie, że Janusz to ja, tak? No to dlatego cię podpisałam jako Janusz. Głośniej krzycz. Ja wiem, że oni głośno bardzo puszczają to z telefonu i w ogóle nauczyciele nie reagują na to, what the fuck, ale głośniej krzycz. Nikt się nie dowie. Chciałam ten twój wkładek... Wyszli! Ela! No, słuchaj, bądź. Tylko jest takiego mema z TikToka, kiedy Koopa z Mario, nie wiem, rozwodzi się. To jest basically zachowanie Eli tutaj. No jasne, no i teraz wszyscy będą zastanawiać się, kim jest ten Janusz. Oni już się w komentarzach zastanawiają, rozumiesz? Dlatego będziesz się musiał przebrać do teledysku, ale spokojnie, mam perukę, mam okulary, także na pewno cię nie poznają. Ale jakiego teledysku, o czym ty w ogóle gadasz? Co, to ty nie wiesz, nie czytasz w ogóle komentarzy? Przecież nasi fani domagają się teledysku, sam zobacz. Co, no, rozumiem, jesteś głupi. 50 tysięcy wyświetleń! Ha, no! No i teraz wyczuł tą wiralowość, wyczuł te pieniążki. A pomyślcie, gdyby on poszedł w to, że jestem gwiazdą disco polo incognito, po czym, po nie wiem, roku czy ilu zrobił taki wielki reveal i z tego zboostował swoją karierę metalową. No, ja myślę, że kolega biznesmen z drugiego wątku by to wykorzystał. Dzisiaj nagrywamy teledysk, bo mamy wolną salę, no i zabieramy się za pisanie nowych piosenek. Ty chyba oszalałaś, przecież ja nienawidzę disco polo, dobrze ty wiesz, nie mogę robić takiej muzyki. Ale jesteś tym świetny, a zresztą słyszałam, że potrzebna ci jakaś kasa, bo chcesz mieć jakieś swoje własne studio nagraniowe, to dlaczego nie zarobić za tym disco polo? Umęczony Apollo pod dorszaną. Moje przekleństwo. Jest dla mnie takim ciężarem. Urodziłem się, by tworzyć disco polo, lecz w sercu chcę tworzyć metal. Cześć, Mirek. Ona zawsze to robi. Ona zawsze daje mu ten zimny łokieć. Ja pierdzielę. O czym oni rozmawiają, kiedy są we dwójkę? Jak to w ogóle wygląda? On chce dać jej buzi, ona jest like, czekaj, akurat mam krem na twarzy. Prawie się dzisiaj spóźniłem na lekcję. Taka była kolejka na poczcie. Ale wszystko się udało. Wszystkie paczki wysłane. No to super. Mam jeszcze chyba kilka maili do wysłania, ale to podejrzewam, że nie więcej niż 5. No tyle, więc świetnie. I wiesz co, Roxana, myślałem jeszcze, żeby na naszej stronce zamieścić nowe zdjęcia. To znaczy, te co mamy są okej, ale lepszym pomysłem mogą być, może być nasza biżuteria, jak ktoś ją nosi. Ach, biedny tutaj w sumie Mirek jest, tak? Ja na początku go tak zdyskredytowałem, a jednak on stanął na wysokości zadania, ogarnia ten biznes chyba nawet lepiej niż ten oryginalny typ. Biedny Mirek. Widać, że to nie pozwoli mu jednak zdobyć na nowo miłości Leokadii. Jezu, o co ci chodzi? Czy narzekałaś, że Mirek jest nieodpowiedzialny, a teraz jak zaczął być odpowiedzialny, to nie, nagle to nie pasuje? Bo ja już go po prostu nie kocham, rozumiesz? Serio? No tak, ja myślałam, że właśnie on mnie wkurza, bo jest nieodpowiedzialny, a teraz zrozumiałam, że ja się zwyczajnie odkochałam. Jezu, to przez Kubę, tak? Czyli miałam rację, że się w nim zabujałaś. No tak, a jak ja mu o tym wczoraj powiedziałam, to on uciekł i zrezygnował z naszego wspólnego biznesu. No i widzicie, nie warto się zakochiwać, nie warto mieć emocji, wszystko się psuje. Psuje się relacja tutaj ziomeczków, psuje się biznes, psuje się relacja tych tutaj partnerów. I czemu znowu ktoś kopie gałę w tym korytarzu? Niech ktoś wprowadzi jakieś zasady do tej szkoły, bo mnie rozpier... Nie chcę dłużej oszukiwać Mirka, a tym bardziej samej siebie. Już go nie kocham i nic, co Mirek by zrobił, tego nie zmieni.
chcę być z Kubą i mam nadzieję, że on też będzie mnie chciał. Ale Kuba ci powiedział, że cię nie chce. W sensie on by cię chciał, ale on cię nie chce, bo jest wierny temu przyjacielowi, to wszystko nie ma sensu. Znajdź po prostu innego chłopaka, odejdź od obecnego, odejdź z tej firmy, zmień korporację. Słyszałem kiedyś, że jak się jest w korporacjach, to warto często zmieniać pracę, żeby więcej zarabiać. Nie wiem, ale może warto. Roxana postanawia jeszcze raz porozmawiać z Kubą o swoich uczuciach. Dziewczyna liczy na to, że Kuba będzie chciał z nią chodzić. Daj spokój, będziesz nie unikał do końca szkoły. Jak chcę rozmawiać o tym, co myślę, to tak. Czyli o nas. Jakich nas? On jest like, jeśli chcesz rozmawiać o nas, w sensie o tym, co myślę, że chcesz rozmawiać, to nie chcę o tym rozmawiać. On jest like, aha, niech ją ktoś powstrzyma. Co ty sobie w ogóle wkręcasz? Nie ma żadnych nas, jesteś ty i Mirek. Bo ty wiesz, czego ja chcę, a czego nie. Przecież wyraziłaś się jasno. Powiedziałeś, że wolisz mnie, bo jestem bardziej odpowiedzialny. Jak widzisz, Mirek też taki może być. Chyba wolę ciebie, bo się w tobie zakochałam, rozumiesz? Nawet tak nie mów. Czemu ona nie zerwie z tym Mirkiem? Ona tak trzyma taką kotwicę? Co za sucz, jeśli tak robi, że nie zerwie z nim, dopóki nie przyklepie z tym. Nie, tfu, spluwa na takie zachowanie. Zerwij z Mirkiem, wtedy masz czystą kartę. Ja wiem, że ty do mnie też coś czujesz. Tak, wiedziałam, że ci się podobam. Mirek to jest mój najlepszy kumpel. Słuchaj, są rzeczy ważniejsze od przyjaźni. Na przykład prawdziwa miłość. Roxana! Ooo! Nie dość, że ona zrobiła borderline sexual harassment z tego tytułu, że no, pocałowała go, chociaż on nie dawał w ogóle znać, że chce się pocałować, że chce być pocałowany. To akurat ze wszystkich ludzi, we wszystkich miejscach zespałnował się Mirek. Kocham to wąskie uniwersum szkoły. Czy ono się zwęża, kiedy nie patrzymy? Dlaczego go całujesz? Nie, tak przepraszam, chciałam ci powiedzieć. Że co, że zdradzasz mnie z Kubą? Ej, stary, co nie tak mi się naprawdę pierwszy raz pocałować. Fajnie! Choć pocałowałeś mi się pierwszy raz, ale nie ostatni. Ja ją nauczę sztuczek, może ona później ci pokaże. Wacek zgodził się wystąpić w teledysku do piosenki Disco Polo, którą stworzył wspólnie z Elą. Chłopak nie chce jednak, żeby ktokolwiek dowiedział się o tym... Oh my god, jak dobrze go zrobili! I love it! Naprawdę wygląda jak jakiś, nie wiem, discount Czesław Niemen / discopolowiec z lat 90. No, może powinni go trochę nowocześniejszym zrobić, ale uwielbiam te kreacje! Poważnie, ten wątek jest jednym z moich ulubionych do tej pory. Co za żenada? Super, patrz teraz, w ogóle nikt cię nie pozna, zobacz! Pokaż. Skąd ty te wąsy wyczesnałeś? Rozumiem, że on przy... Czyli rozumiem, że on wziął te wąsy, przykleił je sobie na twarz, a potem był jak, o, mam wąsy na twarzy. Kolego metalu, co jest z tobą nie tak? Czy aż tak cię ogłupiło to disco polo? Czy tworzenie tej piosenki wypaliło ci te ostatnie szare komórki? Ty, no ale Wacek, powiem ci, ten wąsik do kurteczki jak ta lala pasuje. No to wszyscy wiedzą, że to on tam na tym... planie. W ogóle, jak on chce to zachować w tajemnicy? To jest niemożliwe. Wacław, czemu ty się dajesz w to wkręcić? Albo idź all in i weź te wszystkie benefity razem z tymi ryzykami, które się tam czają. Albo po prostu się nie zgadzaj na takie coś, no. Wacław, albo zdrajca metalu, albo serce mroku. No nie ma innej opcji. Nie mogliśmy tego we dwoje nagrać, tak to kolejna osoba, wiesz, Janusz, to ja. Słuchaj, to musi być zrobione zawodowo, rozumiesz? A Szymek się na wszystkim zna. Dokładnie, ale nie przejmuj się, Wacuś, ja nikomu nic nie powiem. Ej, jeśli Szymek się na wszystkim zna, to dlaczego nie stworzył tej piosenki? Pożryj mnie, miłosny kanibalu. Twe usta są bramą do raju. Twe oczy pełne głodu miłości. Będziesz smakować dzikiej namiętności. Ej, zajebiście buja, dobrze jest. Dobra nuta, mordo. I to jest legitnie, mam wrażenie, lepsze niż połowa piosenek disco-polowych, które słyszałem. A tak by the way, już wiem z czym i z kim kojarzy mi się tutaj w sposób, w jaki Janusza udekorowali. Kojarzycie takiego ziomeczka kiedyś jak z lat? Electronic Supersonic? To są zamierzchłe czasy u internetu. Ale to jest basically polski szkolny z lat. Stop, wyłącz tą muzykę, wyłącz to. Co się dzieje? Ty, no Wacuś, zaangażowania troszeczkę. Ty, patrz, rzuć na niego tu nogę, włosem zarzuć na niego. Dobra. A ty, wąsik do przodu, tu bioderka, czy chodź. Uśmiech taki do niej, czyku, szarmancko. Angażowanie się, dobra, angażowanie. Dobra, to zaczynamy jeszcze raz, ja tu się nim nie zajmę. Wiemy, gotowa? Ty, dobry jest! Ten ziomeczek naprawdę z niejednego pieca chleb jadł, jeśli chodzi o disco polo. A to w sumie mogli zrobić tak, że niech on postawi tą kamerę, bo ona i tak jest na statywie w jednym miejscu, a potem niech on udaje tego Janusza. Jaki problem? Wacek byłby szczęśliwy, on byłby szczęśliwy. Muzyka zna takie historie, że ktoś ukrywa się i nie jest tak naprawdę tą osobą, która jest, nie wiem, w teledysku. Także, jaki problem? Kiedy zjawił się głód miłości, zjawiłeś się i ty. Spojrzałeś na mnie, bardzo spragniony, poczułam się jak queen. Ha, Wacławowi się podoba, a jeden ziomek reżyser jest najbardziej wkręcony w to, uwielbiam go! Pożryj mnie, miłosny kanibalu, twe usta są bramą do raju. No
No i o co chodzi? Mają hit. Reżyser kocha to, uwielbia to. Ona kocha to, uwielbia to. Muzyczka siedzi bem, teledysk siedzi bem, wąsik siedzi bem. Wacek, ty tyle rozrywki, jakakolwiek kapela metalowa byłaby w stanie ci zagwarantować. Nie masz takiego czegoś, że lepiej być tym Januszem za keyboardem, niż wchodzić na scenę i udawać, że naprawdę boli cię to, jak dużo jest chrześcijan na świecie. Wacław, proszę cię. Oczy pełne głodu miłości, będziesz smakować dzikiej namiętności. Pożryj mnie, miłosny kanibalu. Twe usta są bramą do raju. Oczy pełne głodu miłości, będziesz smakować dzikiej namiętności. Tam ogólnie tych scen, jak oni tańczą, było więcej. To była w ogóle dłuższa scena i oni się cały czas tak dobrze bawili, że aż miałem ochotę iść tam i razem z nimi być tym miłosnym kanibalem. No Disco Polo, wspaniała muzyka. Może jeszcze przebiorę koszulkę? A kiedy widzę, że dobrze się bawi, to już w ogóle mnie szlak trafia. Ale ja już mu popsuję tą zabawę. Jego dziewczyna na pewno nie będzie zadowolona, kiedy dowie się, że jej chłopak to krypto-disco-polowiec. Kto by się spodziewał, że ta była dziewczyna, jeśli będzie zaangażowana w to, to zrobi dymy. No kto by się spodziewał? Nie, ty chyba sobie żartujesz, to nie jest Wacek. Oj, no to idź sama sprawdź. Kłamiesz. No to idź. Nie ma za co, pa! Magda, podpuszczona przez Marlenę, jest przekonana, że Wacek zdradza ją z Elą. Wacek, co ty tutaj robisz? Co to ma w ogóle znaczyć? Ej, możesz na mnie przeszkadzać? Nie, nie mogę. To jest moja dziewczyna, możemy zrobić 5 minut przerwy? Dobra. Wacek, jak ty z tego wypełzniesz? No nie wypełzniesz, no. Weź po prostu powiedz jej, że kochasz disco polo, a za Zenka Martyniuka to byś podbijał Częstochowę i już. No baba z wozu disco polowcom lżej. Magda, poczekaj, daj mi się wytłumaczyć. Nie, nie tłumacz mi się, nie rozumiesz tak, tego? Właśnie odkryłam, że jesteś największym wieśniakiem ever. Zobacz, wszyscy się z ciebie śmieją. No, ale to tylko tak... Dobra, nie ma na chwilę. Wacek, przyznaj się, po prostu się przyznaj, że to ty Elce zrobiłeś tą całą żałosną muzykę. Ej, nie, nieprawdziwy świata, nikt by się z niego nie śmiał. W sensie, każdy zrozumiałby, że on się tak ubrał w jakimś celu, prawdopodobnie ironicznym lub przynajmniej na wpół ironicznym. Więc nie próbuj mu robić takich guilt tripów. Jeśli jego serce chce zrobić disco polo, to niech robi disco polo. I pieniądze na tym zarobi, a nie... Magda! Nie, nie odzywaj się do mnie. Sorry. Ej, Wacek, to ty? Wacek, ty grasz disco polo? No dawaj, miłosny kanibal! A to nie jest tak, że ta ich muzyka była słyszalna przez pół szkoły, kiedy nagrywali ten teledysk. Apparently te klasy są dźwiękoszczelne. Ej, ja naprawdę żałuję, rozumiesz? Pytam się, Ciuszko. Zaczekaj, nie słyszysz mnie? Czego żałujesz? Tego, że się całowałeś z Roxaną? Czy może, że was przyłapałem? Stary, nie wiesz wszystkiego. Ja was chciałem pogodzić, naprawdę. No, ja was chciałem pogodzić, dlatego kiedy wepchnęła język do moich ust, to przyjąłem. Jak tylko dowiedziałem się, że Roxana chce z tobą zerwać, specjalnie odszedłem od biznesu z biżuterią. Myślałem, że jak staniesz się bardziej odpowiedzialny, to ona znowu cię pokocha. To teraz posłuchaj, do pocałunku trzeba dwóch osób, a jakoś nie wiedziałem, żebyś się opierał, więc ty też tego chciałeś. Nie chcę was widzieć na oczy. Ej, nie mów tak nawet, dobra? Nie chcę mieć z wami nic wspólnego, rozumiesz? Ani z tobą, ani z Roxaną. Ej. Sami się bawcie w tą biżuterię. Ja chcę to naprawić, zrobię wszystko, powiedz co. Tak patrząc na nich, doszedłem do wniosku, że nigdy w swoim życiu nie widziałem tylu związkowych rotacji, co w szkole. Jakoś mam wrażenie, że moje wspomnienia tam z okolic liceum są takie, że jak była jakaś para, to po chwili, nie wiem, zmieniał się ten chłop i jego kolega był z tą dziewczyną, a potem znowu się wymieniali i jej koleżanka była, i potem tamta dwójka oryginalna była razem. Ogólnie mam wrażenie, że nigdzie nie ma tylu dziwnych roszad w związkach, co w szkole. Każdy jest ze sobą tydzień, a potem jego najlepszy kolega jest tą samą dziewczyną. Dziwne środowisko. Ale to akurat szkoła dobrze oddaje. Chyba, że to tylko moja szkoła była taka patologiczna. Ja nie wiem. Okej. Kuba jest załamany stratą przyjaciela. Roxanie też jest smutno po rozstaniu z Mirkiem. No hej. Może przepraszam, że tak wyszło. Za co mnie przepraszasz? Po całunku trzeba dwóch osób, ja też tego chciałem. Mirek mu to powiedział przed chwilą. Mirek jest mastermindem wszystkiego. Mirek jest bardziej ogarnięty w biznesie. Pierwszy miał tą dziewczynę. Mówi takie mądrości, które on potem powtarza jej. Kurwa, a tak go nie doceniłem. Posłuchajcie, dla mnie naprawdę bardzo trudna sytuacja. Wiesz, że Mirek to był mój najlepszy kumpel. No ale chcę być z tobą. Tak się cieszę, że Kuba czuje to samo co ja. No wiem, że na pewno będziemy świetną parą, bo super się dogadujemy. No i ogólnie nadajemy na tych samych falach. Tylko Mirka mi trochę szkoda, ale dam mu Kapitana Amerykę, będzie dobrze. Dziewczyna Wacka Mrozińskiego wściekła się na niego, kiedy odkryła, że ten potajemnie nagrywa muzykę disco polo. Zamach w szkole, odcinek 1120. Niech ktoś nad tym zapanuje, bo to już nie jest śmieszne. Grają w piłkę na korytarzu, ktoś może dostać w twarz, rzucają plecakami, ktoś może dostać w twarz. Proszę, przebrany, gdzie dresiki? Jezu, to było na potrzeby teledysku.
A na potrzeby teledysku normalnie gwiazda, disco polo pełną gębą. Ale ona też nie wygląda jak jakaś metaluwa, no. Pamiętacie ten odcinek z podrabianym metalem? Tamta laska wyglądała jak metaluwa. Znaczy bardziej jak metaluwa. Ta typiara, no nie, jakbym ją zobaczył na ulicy, to bym stwierdził, że nie wiem, no Coldplay lubi może. Nawet nie wiesz, jak bardzo ceniłam cię za to, że grasz w takiej świetnej metalowej kapeli, dopóki nie zobaczyłam, jak robisz z siebie kompletnego idiotę. Tak szczerze, to nawet podobało mi się to. O, podobało ci się to, tak? Dobrze się bawiłeś. No to świetnie, czyli wszystkie nasze wspólne ideały, metal i w ogóle, to wszystko zostało zdradzone tylko dlatego, że świetnie się bawisz grając disco polo. Wszystkie metalowe ideały zdradzone. Trzeba spalić te koszulki. Chciałbym powiedzieć, że trzeba obciąć włosy, ale on nie ma tych włosów. I trzeba wyrzucić glany, ale on nie ma glanów. Wszystkie ideały zaprzepaszczone. W ten sposób może zarobię w końcu na studio nagraniowe. Dobrze wiesz, że o tym marzę. Aha, czyli robisz to dla pieniędzy. To ja nie mam pytań. Nie robię tego dla pieniędzy, tylko dla marzenia, tak? Pamiętam, że jak sam zaczynałem słuchać metalu i słuchałem no różnorakich zespołów, to bardzo miałem też takie podejście, że tak ideologicznie, No i na przykład zespół Manowar miał piosenkę, w której śpiewa, że no nie grają takich jak oni na MTV, oni są za głośni na MTV, bla bla bla, nie będę nosić jeansów, będę nosić tylko skórę. I miałem takie, dobrze, ideologia. A potem zobaczyłem, ile kosztuje merch Manowara i w sumie stwierdziłem, że nie, tego się nie robi dla idei. Nie, słuchaj mnie, Wacek, ja nie chcę słyszeć więcej usprawiedliwień, wiesz? A wiecie, że Manowar kiedyś sprzedawał prezerwatywy? Nazywali je Warrior's Shield. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ideę. Prawdziwy wojownik metalu nie powinien bać się chorób wenerycznych. Masz skończyć z graniem tego gówna. A jak nie, to co? A jak nie? Miłosny kanibal. Widzisz, widzisz. A jak nie, to nie tylko oni, ale wszyscy inni, kumple z kapeli też, dowiedzą się, że grasz takie gówno i na pewno cię wywalą. Tego chcesz? Szczerze, to chcę mieć dziewczynę, która będzie mnie wspierać. Niezależnie od tego, co bym zrobił. Wacek, jaki character development. Dobrze. Ela jest wolna z tego, co słyszałem. A tak, czyli nagle obracamy to wszystko przeciwko mnie i to moja wina. Tylko, że to nie ja gram disco polo, wiesz? Sorry, ale... Wiesz co, powiem ci coś. Będę grał disco polo, bo w ten sposób zarobię na to studio nagraniowe. Jeżeli tobie się to nie podoba, to sorry. Jesteś beznadziejny. Z nami koniec. Przeżyję. O, ja też. No i wszyscy zadowoleni. On będzie zarabiał pieniądze jako disco polowiec, a ona skończy pod mostem, ale z ideą metalu w głowie. Dobra, wiesz, to daj mi spokój. Bo... Tymczasem Ela jest przekonana, że Wacek po awanturze, którą zrobiła mu dziewczyna, zrezygnuje z dalszej współpracy. Ma pretensje do swojej koleżanki, że powiedziała Magdzie prawdę. Bezkarnie patrzeć, jak on się dobrze bawi po zerwaniu ze mną. Jezu, a kiedy to było? O nie, jak on się śmie dobrze bawić po zerwaniu ze mną. Do końca życia. Do końca życia będę dbała o to, żeby nigdy nie był szczęśliwy. Jeez, dziewczyna, potrzebujesz terapii. 183 dni temu to było, tak! 183 dni temu. Ona to liczy. Ona jest jakąś stalkerką. Odpuść. Jeżeli Wacek odejdzie z zespołu, to ja mogę się pożegnać z karierą disco polo. To sobie znajdziesz kogoś innego, co ale ja nie chcę nikogo innego, wiesz co? Jesteś beznadziejna. Myślałam, że jesteśmy koleżankami, wiesz? Tylko no! Daj mi spokój. O, Ela, słuchaj. Co chcesz? Chodź na chwilę. Nie wyżywa się na nim. Powinieneś go błagać na kolanach, żeby został. Ela, co jest? Słuchaj, wiem, że już dzisiaj pewnie nie zdążymy skończyć tego teledysku, ale jakby co, to jutro ma czas. Ty mówisz poważnie? No tak. No ale myślałam, że jeżeli twoja dziewczyna zobaczyła, że to nagrywaliśmy, to już nie będziesz chciał tego ciągnąć. Magda już nie jest moją dziewczyną. Nie gadajmy o tym. Aha, no to okej. Zresztą w sumie lepiej, że tak wyszło, wiesz? Ciekawe, czy przypadkiem, ale stali chyba dokładnie przy tej samej szafce, na której ona tam napisała rasistowski napis w odcinku, kiedy udawała czarnoskórą. Disco polo to nie moja bajka. No ale trzeba mieć do siebie tyle dystansu, tak? Poza tym tu chodzi o moje marzenie. Wiem, że to trochę potrwa, no ale w końcu zarobię na własne studio nagraniowe. I to jest właśnie dla mnie najważniejsze. Wacek zarobił swój pierwszy milion szybciej, niż by podejrzewał. Niestety nie wiedział, jak poradzić sobie z takim sukcesem. Wacek pożałował bycia diskopolowcem. Mirek Rosiński nie może się pogodzić z tym, że jego najlepszy kolega i jego dziewczyna są razem i cały czas się do nich nie odzywa. Kuba i Roxana liczą jednak, że Mirek kiedyś im przebaczy. Oj nie, jak się do nich nie odzywa, to znaczy też, że nie update'uje tej strony internetowej, więc jak oni zarabiają, skoro cała sprzedaż jest internetowa? Oj, no, chcieliście wychujać Mirka, a Mirek wychuja was. Wszyscy w szkole już wiedzą, że Wacek Mroziński gra w zespole disco polo razem z Elą Nowik. Jednak nastolatek zupełnie się tym nie przejmuje. Spoko, mów jak chcesz. Spoko, nie ma problemu. Ej, Wacek, ten twój ten z Elą, to była po prostu taka beka. Ej, powiedz mi, wy specjalnie robiliście z siebie takich wieśniaków? Nie, kurwa, naprawdę robili... Co? Naprawdę Wacek codziennie rano przykleja sobie sztuczny wąs i zakłada perukę. To takie jest jego życie. To nie jest faza, mamo. O, Wacek, wszędzie cię szukałam. No cześć. Słuchaj, ludzie mówią, że jesteśmy wieśniakami.
Tylko nie wiem, czy się obrażasz, czy się z tego śmiać. Wiesz co, nie, to jest nieważne. Słuchaj, załatwiłam nam pierwszy koncert. Co ty gadasz, serio? Naprawdę. Moja kuzynka ma za tydzień wesele i wiesz, miała umówionego DJ-a, ale postanowiła, żebyśmy to my zagrali u niej. To super. Czarno, nie? Tylko, że my tak jakby mamy tylko jedną piosenkę na razie. No właśnie chciałem to powiedzieć. Oni mają jedną piosenkę. No i tak, jesteś na tym weselu, ja rozumiem, już wszystko ci jedno, ale 30 raz kanibal miłości? Ta się wiesz, do dzieła, chodź, idziemy coś nagrywać. No dobra, to chodź. Ja pierdzielę, ale już to był dobry odcinek. Szczerze mówiąc, nie wiem jak go w ogóle nazwać. To jest tyle dobrych wątków, tyle dobrych rzeczy. Uwielbiam szkołę za właśnie takie odcinki i uwielbiam to, że wiem, że to jest Ela Nowik. I wiem, że ona chciała być czarnoskóra. Moi drodzy, dziękuję, że byliście ze mną tutaj do samego końca. Dziękuję oczywiście tobie, damę, za zmontowanie odcinka. Dziękuję. Komu ja dziękuję? A sobie dziękuję, że to nagrałem. Jeśli zostaliście tutaj do końca, to zostawcie oczywiście lajka, subskrypcję i tam komentarz też możecie zostawić. Po treści disco, polo. Polo. Jestem k***a tak zabawny. Ciao.